Cześć, mam na imię Leszek, jestem osteopatą. Na co dzień prowadzę swój gabinet Soma Group w Krakowie, a dzisiaj, korzystając z gościnności, chciałem przedstawić swój przykładowy dzień pracy w gabinecie. Mamy wspaniałą, uroczą modelkę, pacjentkę Justynę i Justyny przeprowadzę wywiad, badanie i terapię tego, z czym Justyna do nas dzisiaj przyszła. Już wstępnie rozmawialiśmy z Justyną i to, co mogę na początek przekazać, to, że jest tutaj dominujący ból, jeśli chodzi o odcinek lędziowy kręgosłupa, przy czym można tutaj wymienić dwa rejony. Czy mogłabyś pokazać, które to są miejsca? Tak, to jest cały ten pas tutaj i tutaj na dole. Czyli tak naprawdę jest to rejon dolnego odcinka piersiowego, który funkcjonalnie jest mocno związany również z odcinkiem lędźwiowym. To, co pokazujesz, to również może sugerować pewne napięcia w rejonie przepony. I to drugie miejsce, które pokazałaś, to dolny odcinek lędźwiowy kręgosłupa, które tak naprawdę te dwa rejony bardzo mocno korelują ze sobą. Wspominałaś chyba jeszcze o jakimś bólu w okolicy łopatki? Tak, to jest generalnie ból, który obecnie mi bardzo mocno przeszkadza i właściwie cała łopatka tutaj od strony kręgosłupa jest taka trochę zainfekowana tym bólem, szczególnie przy takim właśnie pochylaniu się czuję go tak najmocniej. Dobra. A czy potrafisz powiedzieć, która z tych dolegliwości pojawiła się u Ciebie najwcześniej i mniej więcej kiedy? Właściwie to ciężko mi jest to określić dokładnie w czasie, ale jakieś 12-13 lat temu miałam uraz żeber i między innymi wtedy zaczął się już ból tutaj tej części. Natomiast ten dolny odcinek zazwyczaj jest wtedy, kiedy za dużo siedzę przy komputerze albo mam wzmożony stres jakiś w pracy. Właściwie one się wszystkie pojawiają. Czy jest silna korelacja ze stresem? A tak. Czy to jest ciągły ból? Czy... Nie. Nie jest ciągły. Nie, ból. On się pojawia. Tak w skali od 0 do 10, na ile mogłabyś powiedzieć, że ten ból ma takie najsilniejsze swoje występowanie? Taki, który pojawia się rano, właśnie w tej okolicy tutaj, to dochodzi nawet do 8 momentami, że ciężko mi jest wstać, czy się przewrócić na drugą stronę. Natomiast ten tutaj na dole w okolicach 4-5. No i ta łopatka też zależy od momentu, ale też jest dosyć mocno przeszkadzająca, więc w okolicy 6. Czy z tym bólem współistnieją jeszcze jakieś inne objawy? Pytam teraz o ten ból, który pokazywałaś wzdłuż żeber. Czy występują jakieś problemy trzewne, jakieś problemy trawienne? Trawienne, trzewne nie. Czy ból jest połączony na przykład z promieniowaniem w kierunku kończyn, zaburzeniem czucia, osłabieniem siły mięśniowej? Nie. Jeśli tego nie ma, to jest dla nas też taka podpowiedź, że prawdopodobnie nie mamy do czynienia z konfliktem korzeniowym, bo jednym z objawów konfliktu korzeniowego właśnie mogłoby być zaburzenie czucia biegnące po dermatomach, czy po unerwieniu czuciowym, bądź też na przykład osłabienie siły mięśniowej. Natomiast to jeszcze będzie na pewno później przedmiotem naszego badania. Brzmi pocieszająco. Czy są jakieś pozycje, jakieś ruchy, które łagodzą u Ciebie te dolegliwości? Zazwyczaj muszę się położyć płasko po prostu na plecach i poleżeć chwilkę. Ale to nie jest tak, że to jest łagodzenie, tylko raczej takie po prostu zejście ze mnie tej energii i tego napięcia. No i wtedy jest faktycznie troszkę lepiej. Czy jakby podsumowując, ten ból umiejscowiony niżej, on jest łagodzony przez odpoczynek. Natomiast jeśli chodzi o ten ból biegnący wzdłuż żeber, to z nim wstajesz raczej rano. Tak. Prawda? I jeden i drugi ma duży związek ze stresem. I tak jak wspominałaś, rozpoczęcie tego bólu to jest kilkanaście lat wcześniej. Tak. Również związane z jakimś urazem, prawda? Tak. Czy w tym rejonie występowały jeszcze jakieś inne urazy, jakieś inne dolegliwości? Tak. 2 lata temu też dokładnie w tym samym miejscu pojawił się uraz, dużo mniejszy niż ten pierwszy, ale faktycznie no, był taki dyskomfort i ból przez no, pewien czas, nie wiem, około 2-3 tygodni. Także może być taka sytuacja, że jeśli właśnie tak wspomniałaś, w jednym rejonie pojawił się 2 razy silny uraz, który można spokojnie jakąś tam traumą nazwać, to jest to rejon
którym twoje ciało będzie mocniej reagowało na każdą sytuację, chociażby stresową czy przeciążeniową. Dlatego jakby poddanie tych rejonów terapii na tą chwilę, przynajmniej z wywiadu, wydaje się być bardzo ważne, ale na pewno uzupełnimy sobie to jeszcze kolejnym badaniem. Czy jest jeszcze coś, co odczuwasz, że coś ci przeszkadza, dokucza? Jakieś inne dolegliwości typu zawroty głowy, bóle głowy? Nie, obecnie nie. Mhm. Jako czasami gorzej mi się oddycha rano, kiedy właśnie mam ten ból tutaj tego całego odcinka, to faktycznie czuję taką blokadę w oddechu, nie mogę wziąć takiego dużego, normalnego oddechu. Czy kiedykolwiek przychodziły jakieś zabiegi operacyjne? Nie. Myśląc o operacji, mam na myśli wszystko, począwszy od jakichś poważnych zabiegów, nie, poprzez laparoskopię, artroskopię, cesarskie cięcia, usunięcie znamiona jakiegokolwiek. Dobra. Żadnego super złamania, żadnych operacji, żaden skalpel. Dobra, super. To jak widzę nasze spotkanie tutaj dzisiaj, to za chwileczkę przejdziemy do diagnostyki, która będzie obejmowała badanie ruchu kręgosłupa. Natomiast tego, co wspomniałaś, na tą chwilę jakby nie ma u ciebie bólu lędźwiowego. On się pojawia w innych momentach, czyli albo pod koniec dnia w pracy, ten dolny odcinek lędźwiowy, to ma taki charakter bólu przeciążeniowego, związanego właśnie z takim, powiedzmy, zużyciem, przeciążeniem mięśni przekręgosłupowych, nie tylko. Kiedy właśnie wracam, niosę laptopa na przykład albo zakupy, mhm, to wtedy już jest takie to fig. Plus ten ból umiejscowiony troszeczkę wyżej, biegnący w dół żeber, on ma chyba, z tego co wspominać, trochę większą komponentę stresową i takie blokowanie oddechu przy okazji. No i to, że on jest najmocniejszy rano, a już nie ma ranka, więc ciężko teraz jakby sprowokować czy otworzyć ten ból. Natomiast na pewno będziemy mogli sprawdzić, jak wygląda napięcie w rejonie przepony, dolnych żeber i generalnie całej jamy brzusznej, co będzie ważne, żeby znaleźć to miejsce, z którym należy popracować. No i ten ból między łopatkami. Z tego, co mówisz, to może być punkt spustowy z mięśnia, bądź to biodrowo-żebrowego, bądź mięśni równoległobocznych. Natomiast to też nam wszystko wyjdzie w czasie badania palpacyjnego. I jeśli znajdziemy jakiś punkt, który będzie potrzebował terapii, to na pewno poddamy go terapii. Czy wyrażasz zgodę na taką wizytę? Super. Wykonaliśmy badanie zakresu ruchu czynnego kręgosłupa. W tym badaniu wszystkie ruchy wyszły bezbolesne, w pełnym zakresie ruchu. Dlatego kolejnym etapem badania będzie sprawdzenie czucia dermatomalnego. To badanie ma na celu sprawdzenie, potwierdzenie bądź wykluczanie ewentualnego ucisku na korzenie nerwowe. Połóż się proszę na plecach. Mogę troszkę podwinąć? Sprawdzamy kolejno dermatom. L1, L2, L3, L4, L5, S1. Czy w którymś momencie czułaś różnicę pomiędzy prawą bądź lewą stroną? Nie. Czy były jakieś miejsca o zwiększonej wrażliwości na dotyk bądź o zmniejszonej wrażliwości? Każda zmiana w odczuwaniu może świadczyć o tym, że na poziomie, na którym występuje takie zaburzenie czucia, może istnieć pewien problem na poziomie kręgosłupa. Dobrze. Teraz proszę usiąść. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie nogi tutaj, mięśni wskaźnikowych. Stwierdzenie osłabienia siły mięśni wskaźnikowych również może świadczyć o tym, że na poziomie, z którego są one zapatrywane, może istnieć, powiedzmy, pewien problem. Dla poziomu L1, L2 sprawdzamy siłę mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Unieś proszę nogę do góry. Rozluźnij. To samo druga. Rozluźnij. Tutaj nie czuję żadnej różnicy. Dla poziomu L3, L4, mięsień czworogłowy uda, prostuj nogę w kolanie, rozluźnij, to samo druga strona, rozluźnij, tutaj również nie czujemy żadnej różnicy. Połóż się proszę na plecach.
Dla poziomu L5 zginaj twoje duże palce do góry. Rozluźnij. A następnie zginaj stopy podeszwowe na moje dłonie. Rozluźnij. W tym badaniu, oceniając siłę mięśni wskaźnikowych, również nie stwierdziłem żadnej różnicy pomiędzy prawą i lewą stroną. Przystępując do kolejnego badania, zajmując się diagnostyką i terapią bólu lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, konieczne jest sprawdzenie również powłok brzusznych i narządów jamy brzusznej, dlatego że wiele dysfunkcji w obrębie rejonu lędźwiowo-krzyżowego może być związana z dysfunkcjami w rejonie trzewi. Tutaj co prawda z wywiadu nie wychodziły informacje, które by mogły jasno sugerować o tym, że jest takie połączenie. Natomiast dla bezpiecznej pracy zawsze takie badanie wykonujemy. Czy mogę delikatnie obniżyć spodenki? W celu sprawdzenia powłok brzusznych wykonujemy badanie palpacyjne. Tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej kolejności, czy zaczniemy od prawej strony, czy od lewej strony. Ważne jest to, żeby miejsce w miejsce wykonać docisk i żeby był to docisk nie tyle powłok brzusznych, co dotyczył on również trzewi. Ważne jest to, żeby zgłaszała mi, jeśli poczujesz jakiś ból, przy czym ból, który będzie dla nas alarmujący, to jest taki, który daje chęć ucieczki z leżanki. Ewentualnie może również spowodować krzyk i takie bardzo wyraźne wrażenie bólowe. Dyskomfort czy lekki ból jest czymś akceptowalnym. Inną rzeczą, która by nas tutaj mogła zaniepokoić, to byłoby również bardzo mocne napięcie powłok brzusznych, które również mogłoby świadczyć o toczącym się jakimś procesie chorobowym w rejonie jamy brzusznej. Tutaj w badaniu palpacyjnym nie wyszło żadne miejsce, które by spowodowało Ciebie takie objawy, więc możemy przejść dalej. Z wywiadu nie wychodziły również żadne dolegliwości związane z ewentualnym podejrzeniem kamicy pęcherzykowej czy kamicy nerkowej. Dlatego tym, czym teraz się zajmiemy, to jest sprawdzenie segmentu ruchowego kręgosłupa, czyli sprawdzenie, czy na poziomie połączeń pomiędzy kręgami występuje ruch. W sytuacji, gdyby tego ruchu nie było, może to świadczyć właśnie o zablokowaniu, ograniczeniu ruchomości i bólach lędźwiowo-krzyżowych. Połóż się proszę na boku twarzą w moją stronę. Oceniając segment ruchowy kręgosłupa, sprawdzamy, czy pomiędzy sąsiadującymi kręgami zachodzi swobodny ruch. Sprawdzamy wszystkie ruchy, które zachodzą w odcinku lędźwiowym. Na początek sprawdzamy ruch zgięcia w kręgosłupie lędźwiowym. Następnie ruch wyprostu. Kolejnym ruchem będzie ruch zgięcia bocznego. Czy któryś ruch powoduje ból? Nie. Przesuń się proszę troszeczkę w tył. Oraz ruch rotacji. W czasie tego badania nie wystąpiła żadna bolesność, natomiast to, co ja mogłem odczuć w czasie mojego badania, to, że przy sprawdzaniu pierwszego ruchu, jakim było zgięcie w odcinku lędźwiowym, relatywnie było tego ruchu mniej niż w pozostałych innych ocenianych kierunkach. Także to, z czym w mojej ocenie na pewno warto by popracować, to jest poprawa zakresu ruchu zgięcia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
I to, co możemy wykorzystać, tak naprawdę już w tym ułożeniu, w tej pozycji, możemy tak naprawdę przejść do terapii. Natomiast możemy już również wykorzystać kilka innych technik, które sprawią, że przygotujemy sobie kręgosłup lędźwiowy do tego, żeby usprawniać pracę stawów międzykręgowych, czyli możemy zastosować techniki pracy mięśniowo-powięziowej. Poproszę Cię, żebyś się położyła na chwileczkę na brzuchu. Ręce mogą być wzdłuż tułowia. Mogę troszeczkę obniżyć. Czy jest wygodnie? Jako wstępne przygotowanie tkanek do dalszej pracy, delikatna praca mająca na celu rozluźnienie mięśni i powięzi w okolicy kręgosłupa, po to, żeby można było łatwiej przejść do dalszej pracy. Gdyby pojawiła się jakaś bolesność, to proszę powiedz. W okolicach łopatki? W okolicach łopatki. Ta okolica łopatki to jest to miejsce, o którym rozmawialiśmy wcześniej, które teoretycznie nie jest bezpośrednio połączone z bólem w okolicy lędziowej i dolnego odcinka piersiowego i przejścia piersiowo-lędziowego. Natomiast ten ból również przewija się nam w wywiadzie i tym miejscem na pewno również się zajmiemy. Na razie w ramach terapii bólu tego lędziowo-krzyżowego i to, co nam wyszło w naszym badaniu segmentu ruchowego kręgosłupa i pewnej sztywności i ograniczenia ruchu zgięcia w odcinku lędziowym kręgosłupa, możemy już w tym ułożeniu poprzez ułożenie jednej ręki na dolnym odcinku piersiowym, drugiej ręki w okolicy kości krzyżowej, delikatnie wpływać na poprawę tego ruchu. Ważne, żeby ruch był płynny, niebolesny. Jak odczuwasz ten ruch? Takie delikatnie pojawiające się napięcie może świadczyć o tym, że dochodzi do odruchowego napinania, troszeczkę takiego obronnego odruchu. To jest dla nas wskazówka do tego, żebyśmy pracowali z dużym wyczuciem, z dużą płynnością i nie prowokowali zbyt dużego napięcia tkankowego. Po wykonaniu pracy w leżeniu na brzuchu, która miała na celu rozluźnienie tkanek i przygotowanie segmentu ruchowego kręgosłupa do dalszej pracy, w ułożeniu na boku możemy w prosty sposób przystąpić do poprawy zakresu ruchu zgięcia w odcinku lędziowym kręgosłupa. Jedna ręka, moja górna ręka, stabilizuje okolice wyrostka kolczystego górnego kręgu, natomiast dolna ręka wspomaga ruch kończyn dolnych i poprzez nacisk na kość krzyżową wspomaga zakres ruchu zgięcia w odcinku lędziowym. W wywiadzie mieliśmy również informację o silnym bólu występującym w okolicy prawej łopatki, który nasilał się w czasie pochylenia tułowia do przodu. Rodzaj bólu, umiejscowienie bólu sugeruje występowanie punktu spustowego w rejonie lub to mięśnia biodrowo-żebrowego, albo mięśni równoległobocznych, co za chwileczkę sprawdzimy w czasie badania palpacyjnego. Ojej. Wyczuwam mięsień biodrowo-żebrowy, mający swój przyczep w rejonie kąta czwartego żebra. Pacjentka niestety zgłosiła silną bolesność. Czy to jest do wytrzymania? Jest do wytrzymania, ale jest do wytrzymania. Czy daje jakieś objawy pozamiejscowe? Czuć promieniowanie w rejon, z którym tak naprawdę pacjentka również do nas przyszła, czyli ból w okolicy dolnego odcinka piersiowego kręgosłupa. Możemy zastosować jedną z wielu technik opracowania punktów spustowych.
technikę kompresji ischemicznej. Ważne, żeby ta technika była dla pacjentki do wytrzymania. Czy jest do wytrzymania? W czasie tej techniki, po wykonaniu ucisku, odczekamy do momentu zmniejszania się bólu, bądź, jeśli będzie to możliwe, również do jego całkowitego wyciszenia. Czy coś się zmienia? Dobrze, czyli poczekamy jeszcze. Spróbuj się rozluźnić. Super. Często jak pacjenci czują ból, odruchowo zaczynają się napinać. W takim odruchu obronnym to niestety nie pomaga. Dlatego też czasami prosimy naszych pacjentów w czasie już terapii, żeby spróbowali jeszcze bardziej się rozluźnić. Jak jest teraz? Dużo lepiej. Na ile oceniasz jeszcze w tym momencie ten ból? Dobrze. Mięsień biodrowo-żebrowy, który teraz był opracowywany, on jest bardzo aktywny na kilku poziomach, dlatego sprawdzimy jeszcze poziom niżej, jak wygląda. Ojej, czyli mamy kolejne trafione miejsce. Nawet bardziej. Dobra. Czy jest do wytrzymania? Tak. Dobrze. Mogę kontynuować? Czy też promieniuje w dół w kierunku? Nie. Nie. To jest ból punktowy? I taka sama zasada opracowania. Z innych metod, które tutaj można by zastosować, jeśli ktoś lubi stosować igłoterapię, można by zastosować igłoterapię. Natomiast jeśli nie mamy żadnych innych narzędzi pod ręką, to taki ucisk, taka kompresja również daje bardzo dobre efekty, a przede wszystkim jest też wskazówką do autoterapii dla naszej pacjentki. I w ramach takiej autoterapii z dużym powodzeniem może stosować różnego rodzaju piłeczki kauczukowe do takiej automobilizacji, roller typu duobal, ćwiczenia rozciągające mięsień biodrowo-żebrowy, a później oczywiście ćwiczenia wzmacniające po to, żeby ustabilizować ten odcinek kręgosłupa. Jak odczuwasz teraz ten ucisk? Nie jest już tak bolesny, ale jeszcze... Ja jeszcze chwilkę potrzymamy. Zrobiliśmy przed chwilką mobilizację uciskową punktu maksymalnie bolesnego na mięśniu biodrowo-żebrowym. Wcześniej w rozmowie był zgłaszany ból między łopatką a kręgosłupem. Był zgłaszany ból w czasie pochylania do przodu. Czy mogłabyś teraz wykonać ten sam ruch i ocenić, czy nastąpiła jakaś zmiana? Już nie boli. Już nie boli. Czyli udało nam się trafić w miejsce bolesne, zrobić terapię, która okazała się skuteczna. Tak. Super. Udało nam się skutecznie poprowadzić terapię punktów spustowych na mięśniu biodrowo-żebrowym. Jedną z ważniejszych rzeczy, którą należy zrobić, która wyszła w czasie wywiadu, to ocena i poddanie terapii, jeśli będzie to potrzebne, okolicy dolnych żeber oraz przepony. W wywiadzie były informacje na temat pewnych urazów, które miały miejsce nawet kilkanaście lat wcześniej. Dotyczyły one właśnie tego rejonu, lewa strona, okolica żeber. Również jest to rejon, który odzywa się bólowo w sytuacjach, które bywają stresowe. Dlatego też konieczne jest ocenienie, czy napięcie, które tutaj i ból występuje, może być związane z zaburzeniem funkcji przepony. Jeśli tak będzie w istocie, to poddamy to miejsce terapii. Układam ręce, dłonie na dolnych żebrach. Moje kciuki są w okolicy łuków żebrowych i próbuję delikatnie umieścić moje kciuki pod żebrami. Jak widzę, nie jest to łatwe. Tutaj widzę, że jest pewna wrażliwość bólowa, dlatego nie robię tego zbyt szybko i zbyt gwałtownie. Raczej dostosowuję swój nacisk do tego, jak reaguje tkanka i negocjuję z tkanką, a nie próbuję jej forsować. Na pewno to, co widzę w tym momencie i czuję w tym momencie, potwierdza to, że jest to rejon, który należy poddać terapii, z którym należy pracować, bo napięcie tego rejonu może mieć istotne znaczenie dla bólu całego odcinka lędźwiowego.
W rozmowie również padła informacja o tym, że ten ból w rejonie przejścia piersiowo-lędźwiowego nasila się w czasie oddychania. To tym bardziej jakby kieruje naszą uwagę na napięcia związane z napięciem przepony. Czy jest w porządku? Jest lepiej dużo niż na początku. W miarę jak czuję rozluźnianie pod moimi kciukami, próbuję delikatnie dostać się pod łuki żeber. Okay. Jest ok. Super. Dostosowuję swój docisk do tego, jak pacjentka oddycha. Więc na wydechu próbuję delikatnie dostać się jeszcze bardziej pod żebra. Bolesne. Dobrze. Nic za szybko, wszystko delikatnie. Natomiast jeśli taka praca sprawia pacjentce dyskomfort i jest troszeczkę bolesna, mogę spróbować troszeczkę innego podejścia, które będzie bardziej komfortowe dla pacjentki, a również da bardzo dobre efekty. Układam moje dłonie na żebrach, wchodzę w lekką kompresję. Ja bym chciał ścisnąć przeponę, sprawić, że ona będzie miała więcej miejsca do pracy. Wprowadzam ruch rotacyjny w prawą i lewą stronę i oceniam, w którą stronę mam łatwiejszy ruch. W mojej ocenie łatwiejszy ruch był w moje prawo, czyli w Justyny lewo. I znowu mam kilka możliwości, czyli poszedłem w kierunku ułatwionym i albo będę czekał na to, aż poczuję dalsze rozluźnienie i będzie mi łatwiej wykonać jeszcze większą rotację w tą stronę. Ewentualnie mogę się wspomóc delikatnymi ruchami oscylacyjnymi. Co jest dla Ciebie przyjemniejsze? W sensie ten pierwszy sposób, czy ten... To teraz, z oscylacją, czy po prostu trzymanie? Chyba z oscylacją. Czuję przemianę. Tak. Czujesz przemianę? Super. Tutaj muszę dostosować częstotliwość tej oscylacji do tego, jak ciało pacjentki reaguje. Czyli to musi być w naturalny rytm ciała pacjentki. Ani za szybko, ani za mocno, bo inaczej efekt będzie bardzo słaby. Mam wrażenie, że to jest Twój rytm. Tak, już czuję zmianę. Jest lepiej. Jeśli udało nam się wprowadzić zmianę w kierunku luźniejszym, w kierunku swobodniejszym, możemy tak naprawdę spróbować wprowadzić również zmiany w kierunku, który jest bardziej ograniczony. Jak jest w tą stronę? Dziwnie. Dziwnie. Tak. Dobra, to może spróbujemy, że pójdziemy do pierwszego momentu ograniczenia. Teraz idziemy tak naprawdę w kierunku ograniczonym, czyli rozciągamy to, co jest napięte. Wcześniej szliśmy w kierunku łatwiejszym, czyli skracaliśmy te tkanki, które były napięte. Jest lepiej. Wykonałem pracę z przeponą. Były tutaj dwa podejścia terapeutyczne w kierunku rozluźnionym oraz w kierunku ograniczenia. I jedno i drugie w ocenie Justyny wprowadziło zmianę. Jaka to była zmiana, możesz powiedzieć? Mniejsze napięcie, mniejszy ból. Mniejsze napięcie, mniejszy ból. Pojawiające się uczucie rozluźnienia i takiego większego komfortu. Podsumowaniem tej terapii tak naprawdę najlepsze będzie tutaj zakończenie tej terapii poprzez wykonanie elementów pracy czaszkowo-krzyżowej. Wyprostuj sobie nogi. Takie jakby zapisanie, utrwalenie efektów terapii ma bardzo dobre działanie. Przede wszystkim pobudza nerw błędny do pracy, czyli wycisza reakcję współczulną, a wprowadzenie pacjenta w taki stan przywspółczulny nasila procesy regeneracyjne, sprzyja rozluźnieniu i odprężeniu. W tym celu układam moje dłonie pod potylicą. Moje kciuki są ułożone pomiędzy potylicą a pierwszym i drugim kręgiem szyjnym. Delikatnie wprowadzam minimalny wyprost w odcinku szyjnym, żeby rozluźnić mięśnie podpotyliczne. Mam świadomość tego, jak ważny jest to rejon do pracy ze względu na chociażby przyczep opony twardej, ze względu na bliskość wspomnianego nerwu błędnego.
pracując z technikami czaszkowo-krzyżowymi, pracujemy w rytmie czaszkowym i ta praca ma na celu wyczucie, czy ten rytm czaszkowy jest prawidłowy, czy jest prawidłowy ruch kości potylicznej w kierunku zgięcia i wyprostu, czy moje wrażenia tutaj z dłoni i z tego rytmu są symetryczne, mam wrażenie płynności ruchu. I spędzam z reguły kilka minut w tym rejonie do odczucia wrażenia rozluźnienia, odprężenia. Takim wskaźnikiem, jednym ze wskaźników tego, że pewne procesy zachodzą u pacjenta, jest to, że zaczyna się powoli zmieniać oddech. Czyli jeśli zaobserwujemy, że oddech jest spokojniejszy, jeśli patrząc na oczy zauważymy wzmożone ruchy gałek ocznych, jeśli pojawiają się odgłosy związane z nasileniem perystaltyki jelit, to dla nas jest to taka wskazówka, że nerw błędny został zastymulowany, czyli włączyła się reakcja mająca na celu zastymulowanie części przywspółczulnej układu nerwowego. Jak się czujesz? Dobrze. Rozluźniona. I taka chętna do położenia się spać. Aha, czyli tak naprawdę również ten objaw taki, że pacjent robi się śpiący, że tak troszeczkę nic się nam nie chce, że tak już tylko wejść pod pierzynkę i odpoczywać, to też jest taka informacja, że układ nerwowy przełączył się niejako na tą część przywspółczulną i tak właśnie chęć odpoczynku to jest jak najbardziej to, czego oczekujemy po terapii, tym bardziej jeśli kończyliśmy tą terapię tą pracą przy głowie, taką pracą czaszkowo-krzyżową. Więc możesz się czuć troszeczkę zmęczona, możesz się czuć taka właśnie, że nic już się nie chce, dajcie mi dzisiaj spokój. Jest to jak najbardziej pożądane i oczekiwane odczucie. Także cała dzisiejsza terapia była nastawiona na to, co przede wszystkim wyszło nam w wywiadzie, czyli na bóle dolnego odcinka lędźwiowego, przejścia piersiowo-lędźwiowego, bóle, które zgłaszałaś, takie pojawiające się w kierunku wzdłuż żeber, w kierunku wyrostka mieczykowatego, oraz ten ból po prawej stronie między łopatką a kręgosłupem, to były te rzeczy, które najbardziej ci dokuczały. W związku z czym badanie kręgosłupa, badanie przepony i terapia mięśnia biodrowo-żebrowego, kręgosłupa lędziowego miała na celu, żeby to wszystko spróbować troszeczkę zrównoważyć, a tą pracą na koniec w jakiś sposób zapisać i właśnie jeszcze ustawić ciało w ten tryb odpoczynku. Z takich zaleceń, które można by zastosować, jeśli chodzi o ten ból między łopatką a kręgosłupem, tutaj bardzo dobre są techniki automobilizacji punktów spustowych czy punktów maksymalnej bolesności. Tutaj można zastosować albo piłeczkę kauczukową, albo roller duobal i tak naprawdę można to zrobić w każdym momencie, czy to w pracy, czy to w domu, poprzez znalezienie punktu, oparcie się o piłeczkę, o ścianę, zmobilizowanie w taki sam sposób, jak ja to wykonałem. W ten sposób można stopniowo wyciszać nadmierną aktywność tego punktu, aż do jego zaniknięcia, do takiego momentu, żeby przestał on być aktywny. To na pewno ten ból może wracać, natomiast regularna praca tutaj pomoże w tym, że ten ból nie będzie dokuczał. To, co na pewno warto by zmienić, no to również kontrola postawy ciała, praca z mięśniami posturalnymi, więc to jest również konieczny element autoterapii. Jeśli chodzi o bóle lędźwiowe i te napięcia z rejonu przepony, na pewno popracowanie z oddechem, w sensie skupienie się na prawidłowej pracy przepony, na jej odpowiednim ruchu w momencie wdechu i wydechu. Tutaj można przyłożyć dłonie na dolnych żebrach i podążać za ruchem przepony po to, żeby wyczuć, czy faktycznie w fazie wdechu te żebra dolne się unoszą, w czasie wydechu opadają. Wtedy ta przepona pracuje tak, jak ma pracować. To też będzie sprzyjało wyciszeniu, będzie sprzyjało uspokojeniu, więc takie ćwiczenie troszeczkę obniżające poziom stresu jest to bardzo dobre. Z pewnych zaleceń,
które mogę też podać, to jest trening autogenny Jakobsona, to jest słuchanie się w głos lektora i nauczenie się czucia swojego ciała. Więc często jest tak, że my reagujemy odruchowym napinaniem pewnych rejonów ciała i robimy to tak długo, że przestajemy czuć różnicę, kiedy jesteśmy w stanie napięcia, a kiedy w stanie rozluźnienia. 100%. Więc ten trening autogenny pomaga w tym, żeby znowu jako wejść w ciało i nauczyć się czuć różnicę, kiedy jestem spięty, kiedy jestem rozluźniony, co ma no, duże znaczenie właśnie przy każdej sytuacji stresowej, a jest ich niemało, więc jak się nauczymy kontrolować to napięcie, no to po każdym takim zdarzeniu, które nas zestresuje, skupiamy się na tym rejonie, którym reaguje najbardziej na stres i próbuję ten rejon rozluźnić. Najpierw muszę czuć, na czym polega wzmożone napięcie, a na czym polega mieć mięsień rozluźniony. Także to są takie podstawowe zalecenia, jeśli chodzi o autoterapię. Okej, dziękuję. Zaopatrzę się w piłeczkę. Dobrze.